Witam, pokażę Wam dzisiaj kreatywne zamki i domki robione z tektury, które możemy dowolnie ozdabiać i malować. Mam tutaj rozpoczętą, złożoną konstrukcję takiego niesamowitego zamku. To jest bajkowy zamek księżniczki. Księżniczek jest tutaj co niemiara. W środku znajdują się takie arkusze. I muszę przyznać, że chyba wygodniej maluje się je w taki sposób. Dopiero potem warto je wyjąć i złożyć, ale zobaczcie, jak to wygląda. Cała tektura jest już ponacinana, więc prosto możemy ją wyjąć, po prostu elementy takie ruchome i składać całość. Producent, jeszcze jedną Wam rzecz pokażę, producent pokusił się o zrobienie bardzo, bardzo, każdy kartonik, bardzo, bardzo precyzyjnej instrukcji. Każdy kartonik ma numery, poszczególne elementy, wszystko jest precyzyjnie na zdjęciach pokazane, ale muszę Wam się przyznać, zostawiłam tą instrukcję w spokoju, popatrzyłam na grafiki i zaczęłam robić to jak najzwyklejsze puzzle, obserwując rysunek, gdzie jaka wieżyczka powinna się znaleźć. Mogę się podzielić z Wami jeszcze takimi spostrzeżeniami, czym najlepiej się maluje. Zobaczcie sobie na tą wieżę. To jest pomarowane farbami, takimi kioskimi w tubach. A tu na przykład jest kredka świecowa. Więc myślę, że tutaj każdy rodzaj... flamastry by były super też. Każdy rodzaj tutaj materiałów papierniczych byłby świetny. Złożę jedną wieżę. Zobaczcie, jak to się prosto wyjmuję. Myślę, że nawet dziecko sobie z tym poradzi. Nieźle jest. No, solidnie jest. Tektura jest gruba. Konstrukcja powinna się trzymać. Tutaj sobie troszkę ułatwię, naginając poszczególne elementy. Ops. I mamy wieżę. O tyle fajnie, że jak będziemy chcieli ozdobić tą wieżę jakimiś dodatkowymi elementami, to możemy ją rozłożyć, pomalować i z powrotem złożyć. Myślę, że też wielokrotnie można ją malować. No i co? No i mamy wieżę złożoną, zobaczcie, w prosty sposób. Tu jeszcze chciałam Wam pokazać księżniczki, bo tu jest cała partia księżniczek i rozpunka i kopciuszek, no masa, masa. Wyjmujemy sobie taką księżniczkę, możemy oczywiście ją pokolorować, tutaj rozpunka tylko ma włosy pokolorowane. Wyjmujemy jej podstawkę. Zginamy. Ops. I proszę Państwa, i wkładamy, tak? I nasza księżniczka. Ops. Może się poruszać po zamku. No i coś mi tutaj nie wychodzi. Czekajcie, czekajcie. Trzeba do końca to wcisnąć i wtedy będzie stabilna. O. No i nasza księżniczka może przechodzić krużgankami. Wchodzić do różnych otwartych drzwi. Stać na zamku. Ops. Stać tutaj na balkonie w różnych miejscach. Cała konstrukcja wzmocniona jest na przykład tutaj takimi listewkami. Zobaczcie. I tu się to będzie trzymać. No i co najciekawsze, zamontuję jedną część, żeby było widać, jak to się robi. To są jakby dwa takie wystające wypustki. Umieszczam je w takim podziurkowanym, są dwa nacięcia. Wkładam i przesuwam w dół. I mamy konstrukcję. I ostatni raz. No i mamy zamek. Zamek jest dosyć stabilny. Czy możemy go przenosić? No, od biedy możemy. Zawsze możemy coś rozmontować. No i on może być placem zabaw w całości. Tu jeszcze producent dołożył różne takie elementy zdobnicze, naklejki najróżniejsze, które możemy w dowolnych miejscach przykleić, ozdabiając dodatkowo zamek. W serii znajdziecie jeszcze. To jest, słuchajcie, ferma Applejack. Applejack, proszę bardzo. No i oczywiście bez Frozen, królewski zamek Anny i Elzy. I jeszcze chyba widziałam, słuchajcie, że księżniczka Zosia też ma jakiś swój piękny zamek, więc cała kolekcja zamków. Myślę, że świetna zabawka, bo jest i kreatywna i można ją w bardzo artystyczny sposób malować, ale jest też taka trochę konstruktorska, bo trzeba zbudować ten zamek z tych elementów, a to już tak zakrawa na takiego małego
architekta połączonego z inżynierem. Miłej zabawy życzę.